Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, siedzimy w pojeździe Kia. Jest to akurat Ceed, ale to jest bez różnicy. Generalnie dzisiaj poruszymy temat taki. Przepływomierz powietrza, aczkolwiek może nie do końca poruszamy kwestię przepływomierza, jak odczytu temperatury powietrza zasysanego. Dostaję często takie pytania od Was, czy czujnik temperatury ma wpływ na resztę pracy silnika. Otóż teraz Wam powiem rzecz taką, że tak, i to bardzo duże znaczenie ma. Wiadomo, że sam czujnik temperatury tylko temperatury powietrza nie może samoistnie pracować, dlatego że on potrzebuje dla porównania drugiego czujnika temperatury, który znajduje się już za turbiną. Generalnie ja Wam pokażę rzecz taką. Tutaj u mnie mam na przykład, to jest temperatura, która panuje po zgaszeniu silnika na ciepłym silniku. To jest temperatura powietrza tego, który jest w przepływomierzu. I tu widzicie tę wartość taką. No co prawda jest chłodniej, ale kurczę, on sobie to ściąga w drugą stronę, po prostu od strony turbiny, bo wiadomo, że wąż jest ogrzany, ale nie o to chodzi. Komputer nasz silnika na podstawie tego czujnika i czujnika tego, który mierzy ciśnienie, jakie panuje aktualnie na zewnątrz, czyli nasz taki przysłowiowo barometr, i tak to możemy nazwać i go faktycznie tak ująć, bo on taki jest. Na podstawie tych dwóch czujników on sobie wylicza, jaka faktycznie ta masa tego powietrza wpada do tego silnika, bo jest to dla niego bardzo ważne, dlatego że on na podstawie tego wie, jak sobie ma wysterować naszą geometrię turbiny, bo wiadomo, że to ciśnienie turbiny, może nie turbiny, jak ciśnienie wytworzone przez turbinę, musi mieć określone wartości. On musi się zmieścić w swojej charakterystyce, czyli w tych wyliczeniach, i nie może być tak, że on nagle sobie wysterował nie wiadomo ile, bo my tak chcieliśmy. Tylko on wie bardzo dobrze, przy jakim obciążeniu naszego położenia pedału gazu ma przyjąć wartość otworzenia tej geometrii na turbinie, czyli wytworzenia tego ciśnienia, które jest potrzebne dla nas, ale do tego potrzebuje również czujnik temperatury, ten, który jest zamontowany za turbiną, czyli gdzieś tam przed kolektorem ssącym. Jest to też bardzo ważny czujnik. Często gęsto wprowadzający jakieś tam niepotrzebne zamieszania. Dlaczego? Dlatego, że to jest czujnik, który pracuje na wysokim ciśnieniu, może pracować w warunkach zaolejonych, bo pracuje. I oprócz tego on mierzy sobie temperaturę, jaka panuje za już samą turbiną. Także tutaj te dwa czujniki są bardzo ważne. Wlot powietrza musi zostać bardzo dobrze wyłapany, bo na podstawie wlotu powietrza turbina sobie robi wysterowanie, które zostaje później zwymiarowane i potwierdzone przez czujnik, ten, który znajduje się już na samym kolektorze, ten co powiedziałem wcześniej, który mierzy nam wysokie ciśnienie. No i jednocześnie on mierzy temperaturę. No i jak ta temperatura, czy ona ma znaczenie? Ma znaczenie bardzo duże. I temperatura ta nie może być znowu za wysoka. Jeżeli ona jest za wysoka, to żeby nie spowodować uszkodzenia turbiny, przegrzania ogólnie układu, czy to samej turbiny łopatek, silnik, może nie silnik, jak komputer, stara się wychłodzić tą temperaturę, obniżyć bynajmniej, nie tak może wychłodzić, jak obniżyć tą temperaturę EGR-em. Natomiast jeżeli tego EGR-a nie ma, bądź my jedziemy obciążeni, to zdarza się nawet tak, według mapy i zapisu mapy to wynika, że jeżeli mamy klapy w kolektorze, to on tymi klapami po prostu stara się obieg tak uchylić, żeby wytracić tą temperaturę turbiny, żeby po prostu nie doprowadzić do jej uszkodzenia. Także od razu takie sprostowanie małe, co piszecie czasem w komentarzach. Czy temperatura powietrza zasysanego, bądź na przykład ta temperatura, która jest druga już w interkulerze, czy za no raczej ona jest za interkulerem, bo ona już mierzy kurczę prawie przed dolotem do samego silnika. Czy jeżeli któryś z tych czujników będzie głupiał, czy
silnik ma prawo łapać błędy, ograniczoną moc mieć, bądź powiedzmy ten tryb awaryjny jakiś tam łapać. Tak, od razu odpowiadam, że tak. To są czynniki, które są bardzo ważne. W większości pojazdów, jeśli chodzi o kwestie odczytu temperatury powietrza zasysanego, jest to przepływomierz. Rzadko, naprawdę bardzo rzadko się zdarza, że ten czujnik jest zamontowany gdzieś tam oddzielnie, aczkolwiek w Japońcach wiem, że jest takie coś dopuszczalne. W każdym razie przepływomierz powietrza wyłapuje nam i ciśnienie atmosferyczne, masę przepływu. Kiedyś gdzieś to poruszymy, taką kwestię, żebyście zrozumieli, jak ten przepływomierz działa. No i kurczę, tą temperaturę otoczenia tego powietrza, które jest zasysane, bo wiadomo, że inne właściwości powietrza są, jeżeli jest temperatura ujemna, inna temperatura jest, jeśli chodzi o kwestię temperatury, ciśnienie, jeśli chodzi o kwestię temperatury dodatniej tego powietrza, dodatniego, tak jak jest w lecie. No bo dla wyliczenia komputera, dla mapy będzie miało to wielkie znaczenie. Także myślę, nie będę Wam zatruwał. No i jeżeli się filmik komuś przydał i podobał ogólnie, znaczy ja myślę, że przydał, bo czy się filmik podoba, to raczej nie ma co tu bardzo oglądać, oprócz tego, że można coś tam posłuchać, wyciągnąć jakieś tam dla siebie kąski, które są potrzebne, no to oczywiście liczę na to łapeczkę w górę, choć niechętnie wiem, że ludzie dają, ale no cóż, takie jest życie, każdy słucha, ogląda, korzysta potem u siebie w warsztatach, a rzadko kiedy chce podziękować. A wierzcie mi, że jakaś subskrypcja, jakaś łapeczka w górę to jest forma podziękowania za to, że jakiś tam filmik mógł się Wam przydać. Także pamiętajcie jeszcze raz, co by Wam nie zatruwać. Czujniki odczytu temperatury i ciśnienia atmosferycznego są bardzo ważnymi czujnikami, które są w układzie sterowania masy powietrza, czyli zasilania po prostu silnika tym powietrzem, co ma bardzo duży wpływ na pracę geometrii turbiny, na samą turbinę, na jej żywotność. No i wiadomo, na jej sprawność. Także jak chcecie mieć te swoje Mustangi przysłowiowe w pełni zasilone, żeby turbinka Wam ładnie gwizdała, no to zadbajcie o to. Także póki co na razie nie będę Wam zatruwał. Jeżeli, słuchajcie, macie pytania odnośnie jakichś tam czynników tego typu rzeczy, to śmiało piszcie. Nie zawsze jest tak, że ja mogę Wam odpowiedzieć, bo jestem akurat i siedzę i widzę, co tam ludzie sobie odpisują. Powierzcie mi, kolejna sprawa jest jeszcze taka, którą muszę poruszyć, bo bardzo często jest tak, gdzie odczuwam, że niektórzy mogą się czuć urażeni, że im po prostu nie odpisałem, że komuś odpisałem, a komuś nie odpisałem. Więc od razu sprostowanie takie małe i przeprosiny Was jako piszących do mnie. Naprawdę jest X. A ja nie jestem w stanie każdej wiadomości przeczytać i gdzieś tam potem jest tak, że tych wiadomości się uzbiera, ja dopiero docieram do wiadomości, kurczę, ktoś dwa tygodnie temu, miesiąc temu mi coś tam napisał, a ja po prostu no nawet nie doczytałem, nie odpisałem. Także od razu z góry przepraszam. No naprawdę nie jest to złośliwe, niemniej jednak kanał powstał po to, żeby Wam pomagać, ale musicie mnie zrozumieć, że no też nie jestem w stanie sam, a Was jest naprawdę wielu, bo wielu ma problemy, wielu staram się pomóc, wielu staram się uratować portfele. Także kurczę, póki co na razie trzymajcie się, tysiące kilometrów przejechanych bez problemów. No i jak macie problemy, piszcie, będziemy się starali nad tym po prostu doktoryzować. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.